I witam was, z tej strony Reppus, a w tym odcinku rozegramy sobie meczyk w duelki i chciałem poruszyć parę spraw związanych z kanałem. Na przykład jedna osoba się pytała, czemu ja wcześniej nagrywałem, a teraz nie nagrywam. Raczej czemu wrzucałem, a teraz nie wrzucam. Co się stało, że to raczej, że nie było różnicy. Co zrobiłem? Ja pierdolę, zmieniłem talię, jaki misklik. Że wcześniej nagrywałem normalnie, a teraz to się zmieniło. I chciałem wytłumaczyć tą pierwszą kwestię, że wcześniej poświęcałem bardzo dużo czasu na wysyłanie. Teraz mi się odechciało to robić, bo jestem, nie wiem, ranked'a w LoL'a rozegrać lub coś w tym stylu, niż nagrać odcinek. Znaczy wrzucić odcinek, bo nagrywam to nagrywam. Na przykład Europę 4 już koniec sezon skończyłem. Może niedługo multi jeszcze zacznę nagrywać. Ale na przykład nie chcę zostawiać komputera włączonego jak wychodzę, ponieważ to ciągnie dużo prądu, oczywiście rachunki wtedy są większe, ale nie chcę obciążyć to rodziców. Zaraz sobie tutaj wystawić, to jest magiczny strzelec, magic shooter fucking bitching. Tak i... tak. No i to byłoby, jeżeli chodzi o te... czemu nie nagrywam i na serio, odechciało mi się, jak usłyszałem, że Tivot powiedział 3 godziny, że mu się nie chce wysyłać. A jak ja wysyłam po 5 godzin, to mi się już nie chce tego robić. Więc zapewne najprawdopodobniej odcinki pojawią się w przyszłym roku. Bardzo długo, ale się pojawią w końcu. Atak z powietrza. Akurat perfekcyjnie mi to doszło. A więc to chyba byłoby wszystko, jeżeli chodzi o informacje. Teraz zajmę się rozgrywką, prezentowaniem jej i jak niszczę przeciwnika. Teraz może jeszcze coś do powiedzenia mam takiego ciekawego. EU4 skończyłem ten sezon singla wczoraj. Wypierdalaj, chodzi w dupę, penisie. Shit, kurde. Zaraz, nie wystarczy, żeby zrobić to, co mam ochotę. I zniknęło to, ten boost. Pan wyjdzie. Zaraz, jakoś to zrobić. Tak. I tak. Dobrze jest. Tej nie będę wbijał na razie na pole, wdam smoka. No i jedziemy dalej. Strucizna, bo chyba on był magicznym stworzeniem? Tak, więc magia nic mi nie powstrzyma to za strana. Nie mówcie, że ten sam, który kiedy ostatnio mi się trafił, bo on mnie tak cisnął tymi kartami właśnie. Teraz ty tylko za tanka możesz robić, chyba że mi trafi karta, że zadaje obrażenia równe hapsom stworzenia. Wow, ale i tak w końcu zdechniesz, ty wiesz o tym. Dwa damage'a to daje. Jep, już go dam tutaj, by nie marnować później surowców. Przyblokuję bohatera. No i jedziemy dalej, bijemy ich zaraz. Co może tam ciekawego mogę jeszcze powiedzieć? Europę skończyłem. Ale Europa się nie pojawi, jak... Przepraszam za dotykanie mikro. Europa się nie pojawi w tym roku chyba nawet. Zamierzam wrzucić Napoleona, nagrać go i wrzucić. Będę nagrywał w tym czasie także GTA całe. The Scrollsa całe, czyli mój plan z sierpnia wraca do czynu. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Co to kurwa jest? Widziałem, regeneracja. O, tyż ma to balona. Regeneracji się zachciało. Teraz nie starczy mi chyba surków. No, nie starczy to, na to, co chciałem zrobić, szkoda. No już dla pewnego. Ale w sumie skończę go w tej turze. Patrzcie. Tak. Tak. 6. Nie, nie skończę, szkoda. Albo, o, skończę. Jep. Jep. Taki przybustowany i kończymy ten meczyk.
I rozegram jeszcze jeden, bo był bardzo króciutki, a nie chcę rzucać filmów parominutowych. Przy okazji level wbiłem. Hajsy oraz pieczęcie. W ogóle tą talię przez przypadek złożyłem, gdyż nie miałem pomysłu na talię i sobie tak popakowałem trochę w tą talię, tak nazwałem ziemi, wiesz, to jest twierdza, ale czyli nie chciało mi się sprawdzać i nazwałem ją ziemi i tyle. Więc z tego wyszło. Czyta się czy się nie czyta? Wczytuje się jakoś. Dobra, zwycięstwo. To był ten sam? Chyba. A co mogę tam ciekawego powiedzieć? Jakieś gry jeszcze może o nich opowiem? EU4... A, dobra. W tym momencie to się przyda, to będzie dobre. Proszę, nie? Dobra, więc... zamierzam jeszcze nagrać przy okazji kolejny sezon singla, jeżeli chodzi o Europę. I mam do was pytanie. Chcielibyście, żebym jakim państwem zagrał? Hiszpanią, czyli Kastylią dokładniej. Francuzami czy Anglikami? A czemu się o to pytam? Ponieważ się pytałem o to w odcinkach, ale jak to, że mam rzucić to w 2.15 dopiero? O ja pierdolę, nie, dobra, nie chcę się z nim grać. Już widzę porażkę. Muszę przyznać, że... Znaczy, można powiedzieć, że ja szybko odpuszczam. Lol. No i co z tego? Nigdy nie widziałeś takiego frajera, który wychodzi, jak mu się nie chce? To jest tylko elo. To nie jest lol, by się wkurzać. A więc zaraz, to byłoby wszystko chyba w sumie, co miałem do powiedzenia. Ładnie rundkę jeszcze dokończę. Jep. Będą także luźne gierki, to zależy kiedy będzie mi się chciało wrzucać. A, i jeżeli chodzi o to wrzucanie, to te 5 godzin, to raz. Nie mogłem nic robić na kompie, jeżeli chodzi związane z internetem. Mówię teraz o wrzucaniu. Ponieważ zauważyłem, że mam taki myk, że... mówię o czymś tam na myśli, ale nie mówię o co mi chodzi. A więc jeżeli chodzi o te 5 godzin rzucania filmów... Nie muszę ten sam frajer, dobra, nie. Co mnie bijesz? Wow, serio? Taki debil jest, że go usunął? Tak. Dobra, i to czekamy. No i zaraz. No i nasza. Nie mogłem się uczyć do szkoły, gdyż. Chodzący komputer obok mnie, bo biurko. No, na biurku, gdzie się uczę, stoi komputer, żeby nie było. Na serio, on wywala takie OP karty, jak on mnie denerwuje. Ja go nie ogarniam. I jak chodzący taki komputer obok, tuż obok mnie, robił hałas, nie mogłem się skupić na lekcjach, nie mogłem się nauczyć, często miałem złe oceny, pod upadłem w ocenach. No i muszę teraz to wszystko nadrabiać, przez co nie będzie tych odcinków. Gdybym miał na to... magię. A więc tak, co by tutaj zrobić? 3, 2... No cóż... Na pochybel z kuchy wysyną. Nie! To ile mi zabrało? 2 mi zabrało. Chuj. A miałem jeszcze tego zagrać, kolesia. Okej, okay, a więc dam tutaj magię i kontynuuję. No i nie mogłem się nauczyć, przez to na ocenach podupadłem. Podupadłem na ocenach, przez to miałem kary i tak dalej, przerąbane miałem w domu ogólnie. A więc postanowiłem sobie odpuścić to nagrywanie, jak będę miał lepszy internet, to zacznę wrzucać ponownie. No i dopiero wtedy będę, no i wrócę tak porządnie, to już za rok. Jesteś taki fajny, bo wystawiłeś kolesia, którego zdejmę jednym czarem. Jak mi się pojawisz, ty noju jeden, to ciebie rozwalę. Że się wkurzę. Ech, ale śmotam. Tak.
Tak. Tak. I tak. Odbiło mi się. No i czekamy teraz na naturę przeciwnika Manavaka. Jaka to było? Andananarewa, ja pierdzie, nie pamiętam. Jako i śmiesznie się nazywała stolica Ankananarywa. O, stolica Madagaskaru, bo miałem ostatnio na konturówce. Ale taktyka. Jeden dymydża bohaterowi. Pa, 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 nie starczy mi, cholera jasna. A ja wystawię tego gnoja tutaj. No już nie mam czaru, bo padła ta karta, gdzie bym musiał na następnej turze płacić o jeden więcej za czar. Pamiętam, jak kiedyś grałem na przykład, jak zaczynałem, to miałem tego najemnego wojownika, jakoś on tam miał i to była załamka totalna. I teraz właśnie totalnie oparłem na tym, by takich kart nie dodawać. Myślisz, że mi tak jeden zjedziesz? No, na serio, dobra trochę mi zrobiłeś, ale wrzucając dobre karty... O Boże, kurwa, gdyby to mi wystawił, to on by mnie tak ścisnął teraz. Czekajcie, to będzie 6 zostanie. Po prostu tam zablokuje. Nie mam tego gostka z odpornością na magię. To wystawię go. O chuj, ale się wystawiłem. Masz chyżość, dobra. Ha! Naprawiłem swój błąd. Ora, on ma tylko chyżość teraz. I dam w piąstkę. Czekać na ruch przeciwnika. Asasyna wywalił, ale to poddał się już. Jep. A ja go dokończę tak ładnie, dobiję. Nie będzie jakiegoś ładnego dokończenia. Obrażenia od szału, nie? Dobra, to... Dodam sobie w magię, by to ładnie wyglądało. Dobra, zdychaj. Te manewry. A więc to byłoby wszystko w tym odcinku. Jak coś nagrywam tego samego dnia, który się on pojawi, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z czegokolwiek. Czy się znajdzie za parę tygodni na moim kanale zapewne, więc pa.